książka Kocia Szajka i Duchy w teatrze. W teatrze nie innym, ale teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, bo to tutaj na scenie głównej i w podziemiach dzieje się akcja książki. To jest już czwarty tom serii o kocich detektywach, którzy mieszkają w Cieszynie. Działy się na Moście rzeczy, działy się w bibliotece, w podróżowym Jeleniem, a teraz przyjeżdżamy z Cieszyńską Kocią Szajką do teatru i tutaj na miejscu będziemy rozwiązywać zagadki kryminalne. Pierwszy raz mamy taką uroczystą oprawę premiery, że na scenie i z widownią i bardzo się z tego cieszymy. Ja i kot Morfeusz, który specjalnie się wybrał dzisiaj ze mną do teatru. Byłoby to na pewno wspaniałe, a może kiedyś i przedstawienie teatralne Kocia Szajka powstanie. Nie mamy tutaj żadnych smutków związanych z tym, że książka się nie podoba. Dzieci kochają najbardziej Bronkę od Cieślarów, bo pochodzi Stella z Cieszyna, ale też i Morfeusz ma swoich wiernych fanów. Planujemy część piątą, w której koty pojadą na wycieczkę do Torunia, ale oczywiście do Cieszyna wrócą, bo nigdzie bym tak dobrze im nie było jak w Cieszynie.